W tym filmie przedstawimy Państwu menadżera serwera QTS4, funkcje wirtualizacji i pokażemy, jak pomagają one w zwiększaniu efektywności w środowisku biznesowym. Zacznijmy od ekranu logowania QTS4.0. Pulpit oprogramowania dostarcza przyjemnego doświadczenia. Kliknij menu główne. Prezentuje ono wszystkie włączone aplikacje, ustawienia systemu oraz dodatkowe aplikacje, które zostały zainstalowane z centrum pakietów. Możesz przeciągnąć i upuścić często używane ikony aplikacji na pulpit jako skróty oraz usunąć je tak samo łatwo. Możesz również przeciągnąć ikonę na drugą, aby stworzyć grupę. Można także zmienić nazwę tej grupy, jak i wyciągnąć ikonę, aby usunąć grupę. Jest to pomocne przy porządkowaniu swojego pulpitu i przyspieszaniu Twojej pracy. Jedną z najważniejszych funkcji TurboNAS jest menadżer pamięci, który pomaga łatwo zarządzać dyskami. Kliknij menadżera pamięci. Dashboard pokazuje podgląd status serwera razem ze Storage Pool i informacjami o dyskach. Kliknij wolumeny. Tutaj możesz stworzyć, usunąć, poszerzyć wolumen i wykonać opcje zaawansowane, takie jak zarządzanie pamięcią cache, zmienić nazwę aliasu wolumenu, czy tworzyć nowe foldery współdzielone na wolumenach. Kliknij Storage Pools. Możesz tutaj tworzyć, usuwać i poszerzać Storage Pools. Kliknij na dyski. Tutaj można otrzymać informacje o każdym dysku, który jest używany. Możesz łatwo zidentyfikować typ dysku twardego po jego kolorze i lokalizacji dysku na podglądzie obudowy. Co więcej, możesz kliknąć na dysk twardy, aby sprawdzić jego informacje, status zdrowia, sprawdzić dysk, zlokalizować go lub kliknąć na RAID Group, aby sprawdzić, z jakich komponentów się składa. Kliknij SSD Cache. Możesz tutaj stworzyć, usunąć, dodać dysk SSD i zarządzać ustawieniami cache. QTS 4.0 dostarcza elastyczne zarządzanie wolumenem wraz z alokacją ze wsparciem Storage Pool. Menadżer pamięci QTS pozwala na agregowanie wielu grup RAID jako jeden wielki Storage Pool dla elastycznego wdrażania wielkości. Na każdym ze Storage Pool możesz stworzyć wiele wolumenów. Każdy z nich może być rozszerzony w locie do 250 terabajtów, zapewniając dynamiczną alokację, w tym provisioning i obsługę odzyskiwania przestrzeni. W menadżerze pamięci kliknij Storage Pools. Możesz łatwo tworzyć Storage Pools poprzez zaznaczenie odpowiedniej liczby dysków. Dla każdej Storage Pool możesz skonfigurować próg, aby dostać informację o statusie pojemności, zanim zostanie ona w pełni zapełniona. Więc jak stworzyć wolumen? Wybierz Storage Pool, na którym chcesz stworzyć wolumen, wprowadź pojemność wolumenu, zaznacz dynamiczną alokację, jeżeli potrzebujesz, i zrobione. Nowo stworzony wolumen pokazuje się na liście wolumenów. Jeżeli jest taka potrzeba, możesz elastycznie rozszerzyć pojemność wolumenu bez zakłócenia żadnej usługi. Kliknij przycisk akcji, aby zarządzać ustawieniami cache, sformatować, sprawdzić system plików, zmienić nazwę aliasu itd. Storage Pool pozwala na tworzenie wolumenów bez limitu na liczbę grupy RAID, co znacznie poprawia elastyczność serwera w środowisku biznesowym. Efektywne zarządzanie serwerem jest dalej spełniane poprzez dynamiczną alokację i odzyskiwanie powierzchni. Jest możliwe, aby zaalokować więcej powierzchni dyskowej z dynamiczną alokacją i użyć jej tylko wtedy, kiedy będzie potrzebna. Odzyskiwanie powierzchni pozwala na odzyskiwanie nieużywanej powierzchni dyskowej, gdy któreś dane zostaną usunięte i powierzchnia ta jest ponownie dostępna dla innych wolumenów. Co więcej, dostaniesz powiadomienie na e-mail lub telefon, gdy pojemność Storage Pool osiągnie próg. Zarządzanie pamięcią QTS zapewnia elastyczne, skalowalne rozwiązanie do poszerzania całościowej pojemności TurboNAS. Do 8 KNAP expansions jest obsługiwanych, aby skalować pojemność TurboNAS do ponad 400 terabajtów. Storage pool może być dynamicznie zwiększana poprzez dodawanie kolejnych dysków twardych do istniejących grup RAID lub poprzez dodawanie grupy RAID do storage pool. Co więcej, gdy odłączenie jest wykryte systemem TurboNAS, wchodzi w specjalny tryb i blokuje dostęp do danych, aby je chronić. Sprawdźmy teraz, jak to działa. Po pierwsze, połącz moduły rozszerzające do TurboNAS i włącz. Następnie w menadżerze pamięci zobaczysz host NAS i wszystkie podłączone moduły rozszerzające. Możesz użyć te moduły do poszerzenia istniejącej storage pool i powiększyć całościową pojemność serwera. Wszystko to może być zrobione w parę minut. Nowo dodana pojemność może być użyta do poszerzenia istniejących wolumenów lub do stworzenia nowych. SSD cache może znacznie przyspieszyć wydajność IOPS wolumenów, aby ulepszyć operacyjną efektywność, zwłaszcza dla systemów z częstymi operacjami I/O, pozwalając Tobie zbalansować koszt i wydajność poprzez zamianę drogich i szybkich dysków na dyski SATA. Poza tym wspierany jest również protokół SMB2 dla szybszej transmisji i lepszego, równoległego dostępu. Konfiguracja SSD cache jest bardzo prosta. Po prostu wsadź dyski SSD do TurboNAS i kliknij przycisk SSD Cache, aby stworzyć wolumen SSD Cache. Możesz włożyć drugi dysk SSD i kliknąć przycisk Dodaj SSD, aby rozszerzyć wolumen cache. QTS4.0 wspiera zaawansowaną technologię ochrony danych, aby chronić ważne dane biznesowe. Inteligentna migracja danych proaktywnie wykrywa możliwe uszkodzenia dysków twardych i migruje dane na zdrowy dysk zastępczy. QTS4.0 wspiera ograniczoną w czasie poprawę błędów oraz kontrolę poprawy błędów dysków twardych, aby transport danych był szybszy, a ryzyko utraty danych było zmniejszone. Hot Spare Write i globalne hot spare dla urządzeń rozszerzających są również wspierane. Kliknij Ustawienia globalne, tam możesz aktywować predykcyjną, inteligentną funkcję migracji. Inteligentna migracja danych jest aktywowana poprzez remapowanie bad bloków i progi SMART. Proaktywnie wykrywa możliwe uszkodzenia dysku twardego i migruje dane na nowy, zdrowy dysk zastępczy, co efektywnie pomaga zredukowaniu ryzyka utraty danych oraz czasu odbudowy RAID. QNAP TurboNAS zapewnia kompleksowe rozwiązania wirtualizacji. Wszystkie topowe serie TurboNAS są VMware Ready, Citrix Ready i certyfikowane dla Windows Server 2012. Dodatkowo VMware VAAI oraz Microsoft ODX są wspierane dla efektywnego zarządzania wirtualizacją. Obsługa VAAI przez KNAP może być łatwo pokazane w kliencie VMware vSphere, który pokazuje akcelerację sprzętową obsługiwaną przez serwery na urządzeniu KNAP. VAAI zwiększa wydajność na różne sposoby, takie jak szybsze klonowanie wirtualnych maszyn podczas jednoczesnego redukowania ładowania serwera ESXi. Dodatek KNAP vSphere może zostać dodany do klienta vSphere, co daje możliwość tworzenia data store bezpośrednio pod klientem vSphere w kilka kliknięć. Wszystkie akcje są automatyzowane, a Data Store jest gotowy do użycia. Ponadto QTS4.0 wspiera Microsoft ODX Windows Server 2012, co oznacza odciążenie transferu danych. Funkcja ta może odciążyć kopiowanie dużego pliku z serwera na TurboNAS. Podobnie do dodatku KNAP vSphere QTS4.0 wspiera System Center Virtual Machine Manager 2012, co zapewnia możliwość tworzenia powierzchni dla serwerów Hyper-V bezpośrednio na Windows Management Console. QTS4.0. Twórz prywatne, biznesowe chmury, zarządzaj serwerami, optymalizuj wirtualne aplikacje i zwiększaj wydajność pracy.